Słoneczna pogoda i wysokie temperatury zachęcają do zakupów na Nowej Targowicy. Na jednym z najbardziej charakterystycznych miejsc na mapie handlowej Podhala nie brakuje tłumów, zarówno mieszkańców regionu, turystów, jak i Słowaków. Na nowotarskim jarmarku znaleźć można niemal wszystko, czego można sobie zażyczyć. Od świeżych owoców i warzyw, poprzez regionalne przysmaki, w tym oscypki, bunt, korbacze, aż po odzież, obuwie, artykuły gospodarstwa domowego i pamiątki. Nowa Targowica to również doskonałe miejsce na zakup regionalnego rękodzieła. Stragany pełne są wyrobów z drewna, wełny, skóry i innych materiałów, z których tworzona jest góralska sztuka ludowa. Dla turystów z odległych zakątków Polski, którzy przyjechali zwiedzić Podhale, to doskonała okazja, aby zaopatrzyć się w unikatowe pamiątki i prezenty, które będą przypominać o wizycie w Nowym Targu. Okres tuż przed rozpoczęciem wakacji to także idealny moment na odwiedzenie Nowej Targowicy, w szczególności dla tych, którzy planują latem wyjazd w daleką podróż. Wśród straganów z akcesoriami turystycznymi wyróżnia się przede wszystkim ten z walizkami i torbami podróżnymi. Dziesiątki, jak nie setki produktów w niemal dowolnej kolorystyce i jej odcieniach, wielkości i pojemności o różnym przeznaczeniu. I tak znajdziemy tu walizki z kołami, które przydadzą się podczas korzystania na przykład z europejskich lotnisk, czy plecaki, zarówno górskie, jak i te przystosowane do spacerów po mieście. Wybór jest ogromny, co bezpośrednio rzutuje na duże zainteresowanie ze strony kupujących. Odwiedzenie jarmarku tuż przed wakacyjną podróżą to doskonały sposób na zaopatrzenie się w niezbędne produkty. Warto dodać, że gros sprzedawców oferuje liczne promocje i okazje, co czyni zakupy na Nowej Targowicy jeszcze bardziej atrakcyjne.